Cześć, witam Was serdecznie w siódmym odcinku Rozżarzonych. Dzisiaj przechodzimy katakumby. Gościnnie ze mną występuje Foreścik. Jak widzicie, obydwaj jesteśmy w pełnych zbrojach i właściwie w kompletnym cosplayu Dark Wrightów. I przez najbliższe odcinki będziecie oglądali właśnie dwóch Dark Wrightów, którzy wybrali się na łowy. Zaznaczam, że udane. Przez katakumby idąc, pokażę Wam wszystkie znajdźki, ukryte ściany, wszystkich przeciwników. Właściwie zejdziemy aż do samego jeziora. Natomiast walkę z samym bossem zobaczycie w następnym, mam nadzieję, odcinku po eksploracji jeziora, gdyż dopiero tam, po zabiciu bossa z jeziora, wróciliśmy się, żeby ubić bossa z katakumb. Naszemu przejściu będą towarzyszyli właściwie non-stop jacyś najeźdźcy, więc zapewnia to niesamowitą dozę emocji i rozrywki, przynajmniej nam grających, mam nadzieję, że wam oglądającym również. Nie będę w katakumbach przyspieszał filmów mocno, co najwyżej dwukrotnie, ponieważ już zauważyłem, że przy ośmiokrotnym przyspieszeniu można się zgubić nawet w otwartych przestrzeniach, a co dopiero w ciasnych korytarzach katakumb. Chociaż nie tak do końca ciasnych, niektóre pomieszczenia są całkiem przestronne. Myślę, że będę dzisiaj też troszeczkę mniej komentował, tylko w najważniejszych momentach. A tak po prostu będziemy sobie patrzeć. I tyle. I jeszcze więcej najazdów będziemy mieli przy przejściu Mroźnego Miasta. Katakumby były właściwie taką zapowiedzią tego, co czeka nas tam. Nie spodziewaliśmy się, że tak naprawdę non-stop ktoś może najeżdżać. O, tu ładnie przeleci szkielet. Ale tak to właśnie jest, gdy się gra w kooperacji. Tą kulę ponoć można rozwalić, albo ona sama się nawet rozwala na kracie na dole, ale jest to zjawisko dosyć rzadko spotykane. Raz czy dwa razy mi się to przytrafiło. Słyszałem od innych graczy, że również. Tutaj po lewej stronie jest skrót. Jak się wejdzie o tam od wejścia, to można lewą stroną zeskoczyć. I nie trzeba biec wtedy tymi schodami, tylko elegancko się zeskakuje po tamtych półeczkach, zabija łuczników i jest troszeczkę łatwiej. Tak, podnosimy wszystkie znajdźki, wszystkie korytarze próbujemy odkryć. Gdybym ominął jakieś ukryte przejście, to prosiłbym, abyście w komentarzu zaznaczyli, jeśli oczywiście możecie być tak mili, zaznaczyli, w której minucie filmu coś pominęliśmy. Film będzie dosyć długi, bo nie ma tutaj żadnych wycięć. Nie ma nawet ułamka wyciętego. Jest nagrywane wszystko po kolei. Miecz Dark Wrighta jest dosyć mocną bronią, nawet może trochę OP, gdyż dosyć, że jest szybki, to jeszcze jest bardzo mocny. Naprawdę ma duże obrażenia. A i zasięgi ma dużo większe niż by się wydawało. Ładnie nim się kosi na fantomy w PvP, na Phantom Ranch. Przeciwnicy mogą się zdziwić, że jeszcze zostali sięgnięci, przecież się odrolkowali. Ale tak niestety działa, to PvP. No i wracamy tutaj, przeszliśmy kolejną część. Tutaj jest znajdźka, dlatego skoczyłem. Żar jak zawsze się przyda. I teraz chyba polecę do. A nie, nie, myślałem, że do skrótu, ale jednak jeszcze nie. Coś długo bez najazdów. O, tu jest I ona. tutaj mamy kontynuację Dziękuję. questa. O, witaj, jakże fortunne spotkanie. Dosyć Dobrze, że istotnego. znalazł mój towarzysz Z poradnik. Anri, tak, o ile dobrze pamiętam imię. Nie. Pyta się nas o swojego przyjaciela, co Czyli możemy to sobie przeczytać. pójdę Natomiast do jej tajnego przyjaciół znajduje korytarza. się w jeziorze, gdzie będziemy w następnym odcinku.
W tej chwili możemy sobie z nią porozmawiać. Bez konsekwencji ujemnych dla questa. No a teraz już do skrótu. Tu komnata z kulą. Przez większą część przejścia przez katakumby Forestik dawał mi rady, jak należy właściwie używać Dark Sworda. Jest to permanentny spam R1. Nie trzeba brać w dwie ręce, lepiej działa w jednej ręce. I tak w kółko mi przypominał: Edri, spamuj R1, nie bierz w dwie ręce, i tak dalej, i tak dalej. Niestety nie będzie ładnych walk, wszystkie to będą takie mocno gankerskie. Ale jak nie wiem czy wiecie, ale tarczą Dark Wrighta nie można ripostować, więc niestety. Fajną zależność też odkryliśmy robiąc tutaj to przejście. Zauważcie, że chyba ani razu nie zginąłem, tak mi się wydaje, nie jestem w tej chwili pewien. A mimo to starczyło flaszek na pełne przejście i na pełno najazdów. Jak to się stało? Tutaj zastanawia mnie ten szkielet w kapeluszu. On w pierwszej chwili jak przechodziłem to uciekał. Teraz tutaj stał jak wmurowany i dał się zabić. Jeśli coś wiecie o tym szkielecie, to też bym prosił was o kilka słów wyjaśnień. Czy to jakiś specyficzny jest, czy do czegoś służy, czy coś robi. No ale wracając do flaszek. Jeśli pokonamy najeźdźcę, to odzyskujemy dwie albo nawet trzy flaszki, tak z tego co zauważyłem. Więc warto się wyleczyć, zanim te flaszki odzyskamy, żeby być zdrowym, a przy okazji, żeby dostać flaszki. I tak właśnie robiąc, udało się przejść bez siadania do ognisk, bez przerywania, całe katakumby jednym ciurkiem. Forestik co prawda parę razy zginął, lamus, ale no tak to jest jak się lami. Nie, ale tak na serio to po prostu grał bardziej agresywnie, jako Phantom mógł sobie pozwolić na grę bardziej agresywną, a wiadomo, przy bardziej agresywnych wypadach łatwiej dostać też cios. Ja patrzę na tyły, czy ten drugi nie idzie, nie? Dobra, chyba trzeba go przeatakować. To w ogóle ta walka tutaj jest strasznie wyczerpująca. Ten koleś dobrze unika, dobrze wykorzystywał pułapki, wykorzystywał mobów. Jeden z tych, co dłużej utrzymali się przy życiu. O, widzicie? No tutaj przyleciał mob, więc on tam depcze po pułapce, żeby dać nam popalić. I poskutkowało, chyba Forestik chyba. Nie, jeszcze nie umarł, ale chyba umrze tutaj przy tej walce. O, jak się pięknie wmieszał. Jak widzicie, lekko nie było. A tu jeszcze krwotok, śmierć Forestika i kolejny najeźdźca. I mam przerąbanego moba plus najeźdźcę z kataną. Jeszcze trzeci delikwent. Widzicie jakie Phantom Ranger wchodzą z tych katan? Koleś mi się już uleczył. No tak, trzeba zabić moba. O, nie ma go. No i przyszedł drugi. Ach, dostałby jeszcze jeden cios w tarczę i dostałby ripostę, bo by miało odepchnięcie, koniec staminy.
A spamer jeden rządzi. Tu sobie sami sieknęli przez plecy, bardzo fajnie. A ten jeden cały czas żyje. Żyje, zabiłem jednego z tych flaszki się kończą. I teraz walczę z tym fioletowym. Tak. Tak, jestem w tym korytarzu cały czas. A w którym jesteś? Okej. No i mamy foreścika z powrotem. Koleś zniuchał, że może mu się zaraz zrobić ciężko, więc postanowił bardziej przyatakować. Ach, jaka szkoda, że w przebranku Dart Wrightów nie można ripostować, nie można parować. To naprawdę jest słabe, że ten Dark Hand nie ma parowania. Ale cóż, albo cosplay, albo nie. No i to był ostatni błąd tego gościa. Filar, który zatrzyma przeciwnika, to jest dla niego śmierć. Najgorsze co może się nam przytrafić, to zostać zatrzymanym przez jakiś filar. Ile razy ja tak zginąłem. No i tutaj ważne znajdźki. Ten pierścionek, który daje mgłę, gdy się rolkujemy, oraz poprawia zręczność. Gdzieś w tych okolicach, nie wiem czy już podniosłem, czy dopiero za chwilę podniosę, bo oglądam na małym ekraniku, nagrywając narrację. Jest jeszcze ten drugi pierścień, kartuski właściwie chyba nawet bardziej, który zwiększa ilość klatek nietykalności podczas rolki. Domyślnie mamy 13 klatek, a on jeszcze to zwiększa, więc ci co biegają z tym pierścieniem naprawdę mogą się mega skutecznie odrolkowywać od ciosów. Więc jeśli was dziwi coś, że nie trafiacie przeciwnika, chociaż ewidentnie powinniście go trafiać, najprawdopodobniej ma na sobie ten pierścień. Wtedy ma więcej tych klatek nietykalności i może uciec z większych opresji za pomocą rolki. No i dochodzimy do następnego ogniska przy drugiej kuli. Rozpalę je sobie tylko tak w razie co. I już kolejny atak. Fantastycznie się gra w koopie, słuchajcie. Polecam, naprawdę polecam wam. Świetna zabawa. A do tego jak jeszcze możecie irytującym najeźdźcom skonsumować ziarenko drzewa gigantów, nasionko. Albo jak to niektórzy mówią, nasienie drzewa gigantów. Jakby wam brakowało, to na pewno znajdzie się jakiś kolega, który wam dropnie. No ale tak czy siak, jeśli macie je, posiadacie, a jakiś najeźdźca was mocno irytuje uciekaniem do mobów, to zabawa robi się jeszcze lepsza. Weź, schowaj się, bo kula. Oczywiście, szybciutko. Też dostajesz flaszki, jak oni giną. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkim pokonanym staramy pokazywać gesturkę point down, żeby ich jeszcze bardziej denerwować. W końcu jesteśmy Dark Wrightami, mrocznymi charakterami. Nie ma lekko. Nie ma zasad. Jest tylko śmierć dla naszych najeźdźców. Następny biedak. W sumie zauważyłem, że większość graczy próbuje nas zaspamować na śmierć. Mało kiedy ktoś gra jakkolwiek z głową. Wszyscy tylko podbiegają i R1, 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 R1 do pożygania. I R1, R1, R1. Przecież gdybym mógł ripostować, to już na te trzecie R1 dostałby ripostę.
jakbym mógł parować. Tu mamy niewidzialną ścianę, gdzie jest ta wnęka podświetlona. Zaraz ją pewnie odkryję. O. Pyk. I następny. A do golenia. Kurde, jakie to katany są, tak. W sumie my też graliśmy R1, 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 R1 bez większej finezji. Rozbieg i R1 dla odmiany. Nie ma, że boli tam. Brak staminy potrafi zaboleć. Dobrze, że koleś nie przeatakował w tym czasie, bo byłoby ciężko. Mógł się kapnąć, że skoro uderzam z taką dużą przerwą, to właśnie dlatego, że nie mam staminy. No i takie, zobaczcie, nie wiem, czy wiecie, ale takie uderzenia jakby lekko spóźnione są najlepsze. W momencie, kiedy wydaje wam się, że możecie trafić i uderzacie, to najprawdopodobniej przeciwnik właśnie robi rolkę i uskakuje od waszego ciosu, więc go nie traficie. A jeśli robicie takie uderzenia jakby no, po kroku, tak jakbyście chcieli uderzyć, robicie jeszcze jeden krok i dopiero wtedy uderzenie, takie lekko opóźnione, to trafiacie na koniec rolki przeciwnika. I wygląda to jak takie zlagowane trafienie, bo to faktycznie jest Phantom Wrench. Przepraszam. Te trafienie faktycznie jest trochę zlagowane i nawet u przeciwnika, który dostaje od niego, wygląda to tak, że on ma wrażenie, że nie powinniście go trafić, a mimo to trafiacie. Trzeba korzystać z takich darów, które gra nam daje za darmo. Zwróćcie na to uwagę, jeszcze kilka razy pewnie będzie to widać, że przetrzymuje trochę i troszeczkę później zadaje cios, żeby właśnie trafić tym opóźnieniem. Dobry żar nie jest zły, tą kratę można otworzyć. Z drugiej strony będzie to pokazane. I tu najeżdża nas NPC. To zawsze nas najedzie, jeśli przyjdziemy tutaj w formie rozżarzonej. Ten NPC jest trudny do zabicia normalnie, w pojedynkę. Ale jak widzicie, wszystko da się zaspamować dwoma mieczami Dark Wrightów. Pamiętam, jak pierwszy raz tutaj przyszedłem i zobaczyłem naszych starych przyjaciół z Dark Souls 1, szkieletów na kółkach. Jak zmroził ten widok krew w moich żyłach. A jak się później rozczarowałem, jak okazało się, że oni tutaj są dużo słabsi. Nie mają takiego namierzania, tak jak w jedynce. Nie zadają aż tak poważnych obrażeń. No po prostu, nie wiem co powiedzieć o tym nawet, to aż przykre jest, że szkielety na kółkach są tak łatwe do zabicia. Już jestem, jestem. Przecież to była taka zmora w jedynce, a tutaj, pikuś. Nie uwierzysz, że zrzucił mi się ten... O, tutaj troszeczkę opóźnione trafienie go nie trafiło. Widzicie? Ona, te szybkie, te ostrza, one są dosyć dobre, kurde. Równie pięknie spamują i stunują jak Dark Sword.
A ja nie mam parowania. O, widzicie? Robię krok, uderzenie i trafia się na koniec jego rolki. Lepiej to działa, niż gdybyśmy chcieli ciągły spam R1 zrobić. To przeciwnik po dwóch rolkach, tak mniej więcej po dwóch, czasami trochę później, albo jak z papi to w ogóle. Po dwóch uderzeniach, przepraszam, przeciwnik się wyrolkowuje, jeśli spamujemy szybką bronią. Natomiast jeśli robimy cios, krok, cios, krok, cios, krok, cios, to możemy gościa trafiać non-stop. Właściwie może, jak opanujemy to do perfekcji, to może się okazać, że ucieknięcie ze stuna jest wręcz niemożliwe. Że zawsze będziemy go trafiać jakby na ten koniec rolki, po lekkim opóźnieniu ciosu. Fajnie tą sztuczkę opanować. Przydaje się w PvP. No i co za niespodzianka, kolejny najazd. Szkoda, że się facet... O, znajomy stary. Tym razem chyba... No nie ma wsparcia, będzie musiał walczyć z dwoma naraz. Nie wiem, co on myślał, że da się uciec przed Dark Wrightami. Nie. A tu jeden jak przycwaniakuje, o właśnie ten. To też chyba już stary znajomy, bo już któryś raz nas atakuje. Kilku graczy atakowało nas wielokrotnie. Ta gra chyba lubi pastwić się nad graczami i łączyć do tych, którzy ich pokonali. Teraz widać, chce przykozaczyć i zepsuć nam most, gdy będziemy na niego wchodzić. Nie wiem, nie domyślił się, że już trochę w tą grę gramy i domyślimy się jego sztuczki. No ale i tacy gracze, tak, niestety są mocno myślący niektórzy, że myślą, że człowiek wpadnie w taką prostą pułapkę. A tymczasem sam sobie zgotował pułapkę. Tu widzieliśmy Anri po prawej stronie. Ktoś mi powiedział, żebym z nią nie rozmawiał, dopóki nie zabiję Wolnira. A Wolnir jest tam po schodkach do góry. A ponieważ ja go w tym odcinku nie zabijam, bo jeszcze schodzimy do jeziora, to nie rozmawiałem z Anri. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na quest. Nie znam tego questu jeszcze aż tak dobrze. Kiedyś z nią tutaj rozmawiałem od razu, jak ją spotkałem. Teraz po prostu poszedłem dalej, aż do jeziora. I później do niej wróciłem. No, tak czy siak, czy teraz rozmawiałem, czy nie, to i tak spotykam ją w katedrze. Znaczy właściwie nie w katedrze, tylko przy tym ognisku takim tam w jakiejś świątyni, czy w kościółku, w tym mroźnym mieście. I tam kontynuuje się ten wątek związany z tą babeczką lub facetem, zależy jaką płcią gramy, bo ponoć ten NPC zmienia płeć w zależności kim gramy. Zresztą chyba już to mówiłem. Tutaj po lewej jest skrzynka z mimikiem. Można tego mimika napuścić na tego demona i bardzo często się zdarza, że mimik wygrywa tą walkę. Ale po co psuć sobie zabawę? Po co wyręczać się mimikiem? Przecież jest nas dwóch i nic nas nie zatrzyma. O, najeźdźca. Się przypałętał. I jakby ten sam znowu. Ludzie uparcie atakują, a naprawdę mają zdrowie. Widać, lubią ten sport. Nie.
W sumie przez całą tą grę nic nam nie przeszkadzało. Mogli się leczyć, używać pułapek, wszystkich chamskich sztuczek, napuszczać na nas moby. Nic nam nie przeszkadzało. Cały czas była ekstra zabawa i świetnie się bawiliśmy, naprawdę. Taki koop to czysta przyjemność. On ma ten pierścień taki mgły, że szybko znika. No cóż. I koleś już nie ma wyjścia. Żegnamy. No. Tutaj jest mgła, bo tu właśnie zaczyna się kolejna lokacja. I ognisko do jeziora. Jeszcze sobie zabijemy mimika. Ja też nie dostałem tutaj. Żeby już wszystko podnieść, co tutaj jest możliwe. Pozbieramy znajdźki. A następny odcinek będzie w jeziorze. Zapomniałem, jak ono się nazywa, dlatego używam tylko tej części nazwy. I tam pokonamy demona, tam też będzie trochę najazdów. Oj, tam się będzie działo. Trafi do nas Mordeks nawet i będziemy za nim ganiać. To będzie wesołe. No ale najfajniejszy odcinek z przygód dwóch Dark Wrightów jednak jest w mroźnym mieście, gdzie najazd za najazdem. Tam to chyba ludzie uwielbiają najeżdżać. Ile tam najazdów mieliśmy, to ja nawet nie zliczę. Już tu w katakumbach było sporo, ale to, co się będzie działo w mroźnym mieście, to przerosło nasze oczekiwania, naprawdę. Ten mimik daje broń. Czarne ostrze, czy jakoś tak? Dark Blade. Nie, Darkblade to jest to, czym walczymy. To się nazywa Mroczna Klinga w polskim języku. Nigdy tym nie walczyłem, nawet nie wiem, czy jest dobre. Chyba przebija pancerz i tarczę. Więc jest dobre na takich z tych mocno opancerzonych żółwi. No i lecimy do ogniska, tutaj Foreścik zaraz się odeślę. Ja dziękuję wszystkim za cierpliwość i obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zapraszam na kolejne przygody Dark Wrightów. Tak jak wspomniałem, w następnym odcinku Mordeks i parę innych atrakcji. Będzie fajny trolling w następnym odcinku. Oczywiście też postaram się, mam nadzieję, że się udało pokazać całą następną lokację i wszystkie znajdźki i linie questowe. Na dziś się żegnam. Do zobaczenia i usłyszenia kolejnym razem.